przeszedłem daleką drogę i dowiedziałem się, że gwiazda, która spadła, to zwykły człowiek. Kim jest? Czego chce? Niczego nie pamięta. Może Kane powie nam więcej. Siemaneczko, tutaj Cyborg, a to jest Diablo 3. No już dawno nie było Diablo, tak jak mówiłem, że ostatnie filmiki są dosyć krótkie. Dzisiaj postanowiłem, jako że mam trochę wolnego czasu, nagrać coś dłuższego i pokomentować i porozmawiać. Może nie rozmawiać i mówić do was, jako że muszę trochę wyluzować, bo sesja jest dosyć ciężka i nie mam czasu na pogranie sobie odprężenia się, bo nie ma to jak rozwalanie szkieletów na rozpływ, żeby sobie ulżyć, że tak się wyrażę. No dobra, jesteśmy zatopione świątyni. No i muszę zabić jakiegoś rezaka i jego szkielety. To jest chyba ten... Tak, to jest on. No to jedziemy. O! Dostaje. Aż mu się w głowie roz... No proszę, i są jego koledzy. A to są jakieś jego pomocnicy. No dobra, rozwalmy i... Proszę. Kurde, fajnie się gra w tym grze. Powiem wam, że... Już trochę w niej posiedziałem i jestem bardzo zadowolony. Muszę sobie z kimś jeszcze zagrać, tam ludzi to tobą by jeszcze fajnie. Jeszcze nie grałem, widziałem filmiki jak robić z Rojem. Też muszę z kimś powiedzieć, fajnie by było. Dobra. Moja sakwa jest pełna. O, znowu wszystko mam zawalone. Jak zwykle. Oj. Szkoda, że nie ma tak jak w Torchlinie jakiegoś pieska czy kogoś, gdzie można byłoby mu to dać, a później wysłać do miasta posprzedawać. Nie powinniście przyjmować każdego, kto chce walczyć ze złem. Nie mogę podnieść już nic więcej. Wspomnę o nim przełożonym. Tak, wspomnij przełożonym. Wątpię w to. Ale dobra, idziemy dalej, wyrzut porzucone rzeczy. Ale ryk. Siłą dorównujesz naszym największym bohaterom. Jak myślisz, kim cię to czyni? No bohaterem, a kim? No i co odpowie? A, kliknąć muszę. Możesz wejść do naszego sklepu. A, dziękuję bardzo. Dobra, idziemy dalej. Duch mówi prawdę. To było dobre miejsce. Czuję to. Zapomniał dodać, że czuję to w moczu. Dzielny bohater. O, wiedźma. A teraz zginie. Magda. A kogo to ze sobą sprowadzasz? Córkę Adri? Córkę, jest tak, Adri. Potężna moc. To bez znaczenia. Tak, zaznaczymy, czy bez znaczenia. Wiesz, co się z wiedźmami robi, babo? Goli na łyso i na stos, więc wiesz, mnie tu nie denerwuj i ją. Zobaczymy te silnice. Miała na myśli, mówiąc, że matka podzieli mój. To miało nas zabić. To znaczy, że ona żyła przez ten cały czas? Mówi same kłamstwa, nie wiesz. No właśnie, to jest wiedźma. O jakiej mocy w tobie mówiła? Zbyt łatwo nam poszło. No bez kitu. Bawi się z nami. Musimy szybko wracać do wujka Kane'a. Szybko wracajmy do wujka. Jakaś nowa umiejętność na strzępy. A teraz robimy tak. Coś mi się podlićkało. To są... Dobra. To... Dobra. Tutaj nic nie będę brał. O, co to jest? Kamień świata się zmieni. Dobra, mamy. Nasze dzieci rodzą się słabe. Musimy też wrócić do nowego Tristra. Demoniczna Neresa obiecała przywrócić im moc, ale zamiast tego przemieniła je i wysłała, aby walczyły przeciwko nam. Możemy zginąć, ale nie wcześniej, niż odeślemy ją z powrotem do płonącego piekła. Płonącego piekła.
A jest. A ja chyba zostanę przy tym młocie. Ten młot jest najlepszy według mnie. No i to grzmotnięcie też jest dobre. Wolę je. Nie, w dupie to rozprucie. A może jednak. Kurde, nie wiem, no niech będzie. Templariuszu, wydaje mi się, że kilka miesięcy temu widziałam cię w karczmie. Możliwe. Przebyłem długą drogę. Podobno byłeś niezwykle uprzejmy, ja ale jest szczodry. Dobra, idziemy. Ustawione nowe rzeczy, zobaczymy jak się będą sprawdzać w walce. A może zobaczymy co jest tam z boku. W końcu mamy sobie dzisiaj trochę dłużej pograć niż tak zwykle. Mój templariusz ma 10 level i wahaha. A idźmy szybko do nowego Tristram. Szybko! Szybko, szybko, szybko. Nowy mikrofon, nie jest jakiś taki ten. Zobaczymy jak. Może będzie lepiej mnie słychać i nie będzie ale zobaczymy jak to będzie. Dobra. Gdzie jest jakiś... O, jest, tutaj widzę na mapce. Nasz portal. W sumie mógłbym sobie otworzyć go tak, ale... Wolić do punktu nawigacyjnego i... Gdzie jest nowy Tristram? Jest! Teleport. Dobra, jesteśmy. Punkt kontrolny. Dobra, to nie, co tam jest znajome? Mamy drugą część miecza. Gdzie ma... No właśnie. Gdzie znajdę trzecią? Pamiętam blask, mknący w kierunku osady rybackiej. To na pewno... Furtom! Doskonale, Leo. Niech przewoźnik was tam zabierze. Dobra. Dobra, to jest tam. Przeróbmy sobie trochę rzeczy. Co mogę przerobić? Tego nie. To. Też sobie przerobię chyba, no. To też. To też. O, to też sobie przerobię. Albo nie. Magiczny łuk przerobię i to nie jest już. Dobra, bo przerabiane. Tu się przeszkolę. Chyba. A kurde, 4 kafle. A dobra. Uhu! Co coś nowego mogę? Jakiś topór? A pancerz? Nic szczególnego, ale to sobie może zrobię. Te rękawice. Dobra, sam. Idziemy. Ruszamy do... Co ja robię? Idziemy dalej. Ciekawe co ta niebieska gwiazdka. Tak, tak. Idziemy. Trzeba w końcu, żeby nasz nieznajomy po tej całej imprezie skumał się, co on tu robi. Kurde, a ostatnio... A dobra, mniejsza o to. Zabierz mnie do worta. Teraz gram w Diablo i chcę luzować. Ale miej się na baczności. Na dosadę. Czyli rozpierducha będzie, jak ja lubię rozpierduchy tutaj w tej grze. Przecież mogę się wyżyć. Niszczą miasto! Uciekajcie póki możecie! Na wszystkie świętości! Miasto płonie! Śmierć! Oje. Śmierć. Fajnie, oni płoną. Więcej furii. No tak słabo mi się używa tych mocy. To jakieś jest takie... Wolę ten moc, że powiedziawszy. No. Jezu, jeszcze jak ja nienawidzę łuczników. Jezus, dawaj, gincie. Ale.
zwłoki, jakiś... Gincie, gnoje. Ja was nie lubię. A tą wiedźmę spalę i zgolę na łyso. O, coś wypadło. Ale to jest uszkodzone po całym... A dobra. Mniejsza. Jeden z ludzi znalazł w sieciach tajemniczy artefakt. Wygląda jak rękojeść starożytnego miecza. Ale wiem... Błagam! Moja rodzina ukrywa się w kaplicy z resztą mieszkańców. Nie ma problemu. Ratować. Nie uciekaj, nie, właśnie nie uciekaj. Uratujemy. O, ale będzie rozwałka. Coś jeszcze, że będzie ciężko. Fajne jest to, że on rzuca te, tak jak ten, Scorpion w Mortal Kombat. Get over here! Dobra, Dobra, na razie nie jest tak źle. O! Nie zdołacie ukryć mego miecza! Niedobrze. Moje sługi spalą to miasto do gołej ziemi! Zobaczymy. A tu się śmieje, ten się śmieje ostatnio. Jakoś tak nie pamiętam. Dobra, wy sobie oglądajcie walkę. Chciałem bloga zrobić ostatnio o... Czekaj, był jakiś zjazd o grach. Nie pamiętam gdzie, nie będę kłamał. I telewizja polska, jak pamiętam, zrobiła... To już dawno temu, ale zrobiła ten materiał. Nie zrobię tego. I ogólnie planowałem zrobić vloga o temat, czym są gry i tak dalej. Jak profesjonalni ten... Ogólnie, czym są gry dla ludzi? No i tak sobie właśnie tu planowałem robić, aż tu nagle właśnie patrzę, co wybuchające beczki stawiają. Właśnie filming blog o tym. I po prostu... Jakie to jest wkurzające, że... Jest... Kurde, takie spotkanie o grach, o technologii. Wszyscy się tam promują. I zamiast to rozszerzyć na tą Polskę i wypromować tych wszystkich ludzi, to nie. Wszystko zaczyna się fajnie, wywiady i tak dalej. I do czego to się sprowadza? Sprowadza się do tego, że gry uzależniają i ogólnie są złe. To jest śmieszne. I o właśnie jeszcze oczywiście nawiązali do kolesia, który coś tam, jak dobrze pamiętam, przez Diablo kogoś tam zabił czy coś. No to są chorzy ludzie, którzy nieważne czy zagrają Diablo, czy obejrzą jakiś film i tak, to są chorzy ludzie i mogą zrobić krzywdę innym, nieważne przez gry, przez filmy, przez książki, czy przez coś innego. To jest dla mnie nienormalne, jak można, jak telewizja manipuluje w ogóle ludźmi. Ja mam na studiach taki przedmiot o właśnie mediach i to jest normalka, że właśnie mówili tam, że media nami manipulują, mówią to, o czym mamy mówić, o czym, co mamy kupować i tym podobne. Tak samo jak to jest, że gry są złe. To diabła nie ma go tutaj. O! Twoja bohaterska wyprawa nie przyniosła oczekiwanego efektu. Mam 3 części miecza. Co ty, stara wiedźma, masz moich przyjaciół? Mogłem się domyślić. Muszę szybko wracajmy do Kane'a. Może coś się stać. No i wracając, albo to za chwilę, bo może coś ciekawego zaraz będzie. Pusto tu strasznie. Szybko. Nie no, jest jakiś... Są ludzie. Chodźmy do... ale coś nie fajnie. To twój wybór, Kane'ie. Albo wykorzystasz znajomość sztuki Horadrimów, aby naprawić miecz, albo twoja ukochana Lea zginie straszną śmiercią. Cały ten ból i zniszczenie. A na co ci... Właśnie, po co ci ten miecz? Mnie na nic, ale jest wszystkim dla mojego Belio. O nie! Uuuu, ta dziewczyna ma pazur. Co za gniew! No ba! Robi wrażenie! Tym razem wygrałem. Jaka to jest ciota! Ale skoro miecz nie może być mój... Zawsze tak jest, że uciekają. Zabiorę jego właściciela! Ostatecznie ostrze! I tak będzie moje! Masakra. Wujku, nie umieraj! Nie umieraj! Nic już tego nie powstrzyma, ale muszę zrobić
pójść do toalety. Jedną rzecz trzeba zespolić. Nie. Fajny miecz, podoba mi się. Dostanę go? Tak, jak podejrzewałem, to miecz Królestwo Niebios. Aniołem! Znajomy jest aniołem. No i pewnie będziemy musieli go teraz uratować. Wewnątrz znajdziesz. Nie dość, że przyszedł z imprezy, nawalony, nie pamięta, to jeszcze teraz musimy go uratować. O mój Boże. I co teraz będzie? Ciemny ekran. O! Dobra, pogadajmy. Gdybym tylko umiała kontrolować. Podoba mi się głos tej dziewczyny, co podkłada pod tle. Fajny ma głos. Nie wiem, co wy osądzicie, a mi się podoba. Magda zapłaci za śmierć Kaina. Magda i jej pan Belial. Dziennik mówi o aniele, który spadnie z nieba, kiedy cień wypełznie z otchłani. Nieznajomy jest kluczem do tajemnicy. Anioł czy człowiek? Musimy zwrócić mu miecz. Odzyska pamięć. Nieznajomy odzyska pamięć. Kiedy moja moc się uwolniła, przez chwilę mogłam zajrzeć do umysłu Magdy. Nie nad Wortam, ale pamiętaj, Magda i będzie dobrze. Tam na ciebie czekać. Niech czeka na mnie. Jestem gotowy. Jajo dorwę. Dobra, idziemy, mój templariuszu. Gdzie posprzedać jeszcze najpierw rzeczy? Wykopałem, urabiam sobie ręce po łokcie, żeby przygotować te wspaniałe towary. Nic ciekawego nie masz, ziomie. Dobra, to. Kurde, mało kasy miałem, 7 kafli, teraz mam 2. Dobra, ułóżmy sobie ładniuchno, żeby nikt nie narzeka, że mam inwentory porozwalane. No i wracając, naprawiłem wszystko do mojej niemożliwe myśli. Że zobaczcie, jak według mnie gry nie są jakieś takie, żeby sprowadzały do uzależnienia. Dla mnie gry to jest jakby ewolucja z takie kiedyś były, nie wiem, ludzie książki czytali, żeby się wczuć, tak? A teraz są gry, które, no później po książkach były filmy, dzięki którym można było się wczuć, tak? Wziąć udział w jakiejś tam akcji. A teraz mamy gry, w którymi wręcz sterujemy tą akcją i jesteśmy jej uczestnikami, dlatego one są tak pociągające, gdy... To tak samo jak mamy, nie wiem, Harry'ego Pottera, tak? Czytamy, a w grze to wcielamy się wręcz w niego i my decydujemy tam o losach. No tak samo, no dlatego one są tak pociągające. Możemy zostać tym, kim nie możemy być w prawdziwym świecie, co powoduje właśnie, no może nie uzależnienie, ale że chcemy sobie w to pograć, tak? Możemy robić to, czego nie możemy robić w prawdziwym świecie. Szelma patrzy na Lea. Ale tak jeszcze mówiąc o tych uzależnieniach, tak naprawdę to wszystko uzależnienia. Seks, praca, komputer, papierosy, alkohol, narkotyki. Wszystko jest uzależniające i to, że oni mówią o grach, to jest bzdura. Zamiast o tym powinni mówić o, nie wiem, o narkotykach i innych rzeczach. Nie możemy się a nie jakichś grach. To prawda, że dzieciaki dużo siedzą, jeśli chodzi w tych czasach przy komputerach, ale to już wina rodziców, którzy pozwalają na to i ryra im, czy dziecko biega na dworze, czy siedzi przed kompem i tyje i później nie umie nawet kopnąć piłki, co to jest po prostu śmieszne. Jak, kurde, miałem komputer kiedyś, ale nie siedziałem przy nim i na przykład teraz też nie siedzę tak długo, żeby cały dzień spędzać. Bo dla mnie to jest chore, nie można niszczyć sobie oczu i mózgu przed tym. Rozumiem, fajny jest internet, gry i tak dalej, ale wszystko ma swoją granicę. Oczywiście nie chcę nikogo obrazić, tak, ale moim zdaniem tak nie powinno być, że siedzimy cały dzień przed komputerem, non-stop kolor, co... Rozumiem, niektórzy mają taką pracę, tak? Ale zwykli, normalni ludzie też nie powinni wyjść trochę na dwór i tego świeżego powietrza nabrać. Dobra, ja już, bo to na bloga muszę zostawić, a nie tutaj.
tego. Grajmy w Diablo, tak. Słyszę, jak zgramy 20 minut. Dobiega jej głos. I myślę, że kolejne 15 jeszcze zagrajmy. Gdzie jesteśmy, pieczary Aranei. O, pająki będą już. I co to? O, góle. Góle i pająki. Dobre połączenie. Nie wiem, szczerze, tak prywatnie nie lubię pająków. Strasznie się ich boję. Nie wiem, obrzydliwe są pająki. O, i są. Więcej furii. Kurde, mocne są te skrzybyki. O nie, jeszcze jakiś złoty. O, czy umrę? To będzie druga moja śmierć w tej grze. Skat... No, już nie wiem, jak to się zwany niewybaczalny. Nie, niewybaczalny, ale już nie da. Ale ładnie, jak z niego wypadło. Przepraszam was, że w ogóle filmiki się nie ukazują i kanał na jeszcze w miejscu, ale naprawdę... Nie mam... No, niech on powie najpierw. Wszechobecne pająki są jednymi z najstarszych i najlepiej dostosowujących się do różnych warunków stworzeń na świecie. Dodatkowo są dość wrażliwe na działanie magii. Pod jej wpływem arachnidy osiągają ogromne rozmiary i same zaczynają rzucać zaklęcia. Z tego powodu zalecane jest unikanie mrocznych zakątków. O czym ja mówiłem, zapomniałem. A, że na moim kanale nic się nie dzieje. Ja nie mam czasu i jak już pouczę się, to zmęczony. Nie mam ochoty nic nagrać. A na siłę nie będę przecież robił filmików. Bez sensu. Tylko nie dość, że będę was denerwował i... I jeszcze to tylko... No, bez sensu ten internet jakimiś głupimi filmikami zarzucać. Więc wolę trochę poczekać i... Myślę, że ten film się wam spodoba. Nie jest... Jest akcja. Trochę gadania jakiegoś. Mam nadzieję, że nie głupiego, nie będzie was wkurzać, tylko więc zachęci, jeśli pomyślicie o tym właśnie. Jeśli chodzi o tą młodszą, tak? Którzy siedzą właśnie przed kompami i tymi dniami. Więc mam nadzieję, że weźmiecie się do serca i też wyjdziecie na dwór. A jako, że lato się zaczyna, więc... Pajęczniki dłuższy dzień jest. Może zbyt groźnie, o, ten ziomek. Albo skarbu. Z niego trzeba nawalać. On tam się pojawia i z niego wypada kasa, a później jakieś gratisy. A w pełni rozwinięte arachnidy. O, ale wypadło rzeczy, patrzcie. W obronie swojego potomstwa. Pajęczniki są wyjątkowo żarłoczne. Dobra. I stanowią śmiertelne pozbierane, zagrożenie dalej. Dla zapędzonego w pułapkę człowieka. Słabizna. Słabizna. Przebiegłe gobliny rabują naszych kupców. A gdy ktoś rusza w pościg, on się poda, ta grafika. Otwierają sobie portal i znikają. Powiem wam, że nie żałuję, że kupiłem tę grę. Wieśniacy sądzą, że gobliny służą wielkiemu władcy demonów o imieniu Chciwość. Śmieszniejsze jest to, że już wszyscy ją przeszli, tylko nie ja. Wadzą do jego krainy. Ale trudno. Nie się mnie spieszy. Tak czy siak każdy gra inaczej, tak? Jezu. Poszukaj komory królowej Anei. No dobra, będziemy szukać. Mam nadzieję, że nie będzie to dłuższy ten filmik, bo w sumie już jest trochę... To będzie w sumie mój najdłuższy filmik, jak gram ogólnie. Jestem sam zdziwiony, że mam co jeszcze do powiedzenia, bo ostatnio robiłem coś taki jakiś dłuższy i przez pewien czas nie wiedziałem co powiedzieć. Ale kurde, nie wiem, to Diablo naprawdę. Tak przyjemnie mi się gra i tak mi humor poprawia, że naprawdę, oho. Ja nie lubię tych pająków. Wciąż czekam. Ja myślę, że muszę jakiś filmik o rysowaniu zrobić. Już dawno niczego nie było. Tylko nie wiem jeszcze na co. Jak macie jakieś pomysły, wpiszcie w komentarzach. A to kupy zabrzmiało.
Nie, nie, ale naprawdę, jak jakiś ten, może jakiś fajny pomysł ktoś rzuci. Widziałeś kolumny ukryte za pajęczynami. Jakiś fajny rysunek. To czasami brak zajawy, a tu ktoś mówi, ty no rysuj to, ty, a ja mówię, ale fajny pomysł i coś ładnego powstanie. W ogóle nie narysowałem kilka rysunków, ale nie kamerowałem tego jeszcze. Jakoś tak sobie usiadłem i zacząłem rysować. Też się zrelaksować, ale zapomniałem, żeby kamerę jeszcze do tego włączyć, ale dobra. Spróbuję, jak będę miał czas. Okej. Tylko nie dotykaj jaj. Nie dotykaj jaj. Tak ostrożnie. Templariuszu, nie dotykaj jaj. Dobra. I coś zaraz wyskoczy. Ale rzeczy. Dobra, zbieramy wszystko. Idziemy do domu. I co? Dźwigam zbyt wiele. Stało. A ja mam tą tarczę, zostaw to. Coś nos swędzi. Za dużo mam tych rzeczy, jak ja tego w sobie nie lubię. Weźmy to. Ile to tarcza ma? 101. Dobra, załóżmy. Dobra, idziemy sobie stąd, trzeba stąd iść. A ta, no właśnie, Beskidu, dajmy templariuszowi. No, przyda ci się. Wykorzystam to. Szkoda, że nie mogę mu dać większego equipu. Czy mogliby to, nie wiem, jakiegoś patcha zrobić, żeby jego equipem też się bawić. Doskonale. Dobra, idziemy. O nie, robale! Pójdę, snęłem jajca jednak. Trudno. Myślę, że kiedy będę mógł robić to, że tak mam chudę na masę zamienić się. Tą bestię, czy co to jest. Może mogę, o tym nie wiem, więc jak coś to piszcie, mówcie mi, chętnie przyjmę każdą pomoc. Jeśli coś źle robię, nie wiem. Nie jestem jakimś takim mega profesjonalnym graczem, ale możecie, chętnie przyjmę każdą pozytywną, negatywną uwagę. Tylko żeby była sensowna. Mam nadzieję, że teraz, bo to już zaraz będzie 30 minut, że nie będę miał problemu. A YouTube potrafi robić, kurde, problemy, jeśli chodzi o wstawianie filmików, to co mnie bardzo irytuje. Ogólnie mam przygotowane kilka filmików z StarCrafta, ale nie mam czasu ich zrobić. O nie, zaraz ginę. Ja już wiem, że jest 10% wytrzymałości. Ej, tak to się naprawi. Szybko mój templariuszu. Dobrze, że ich nie straciłem. Da, wszystko mam. Bo ta kosa jest kozacka, bardzo mi się podoba. Szkoda, że nie jest... Wolałbym pioruny niż ogień, ale... Cieszę się, że to mam chociaż. Zbieram teraz na nowy komputer. Będę miał nowy komputer, to wtedy dopiero będą streamy. Jak to mówi wązaj, strumyki będę robił. I będzie dużo więcej gier. I częściej będą, bo na razie no nie mam takiego jakiegoś super komputera, żebym mógł robić kilka filmików na raz. Muszę zrobić z jednej gry. No i to trochę zajmuje, nie? Do tego przydałoby się więcej RAMu. Jeszcze zmienić ten. Bo jeszcze... Bo mam komputer dwurdzeniowy, przydałby się procesor 4 lub więcej. No ale wszystko kosztuje. Najważniejsze, że mogę już tak się... Tak już mam swoje sposoby, żeby nagrać filmik. Dźwięk w końcu pasuje. Co sprawia mi radość, bo na początku mojego miałem straszny problem z dźwiękiem, żeby pasował. Żeby... No czasami może nie idzie tak jak powinien, ale już coraz lepiej się staram i mi wychodzi. O, nie wiem co, awansowałeś? Że światłość dodaje ci sił. Tak, masz 11, to dobrze, gratuluję.
Małe pajączki. No mam, no to tak przed chwilą była druga moja śmierć. Chyba nie będę się... Chyba nie było tak źle, co? Nie wiecie mnie przez to. Kurde, teraz wszyscy robią Max Payne, trójce filmy. Jak ja bym się w to pograł? Tylko ty... Kurde, no nie pójdzie mi, nie ma... Nie ma bata, żeby mi to poszło. I tak zastanawiam się, czy sobie na konsolę nie kupić, tylko kurde, na konsolę to jest 230 zł, a na PC-ta to jest 135 zł, czy tam ile, i to jest kurde, kolosalna różnica. O, teleportnął się, ale dziwne, ale ciocia. O, dostał po dupie, nie. Dziecko. Ścigam zbyt wiele, nie denerwuj zbyt mnie. Wiele. Nie moja wina, że masz taki, taki mały bagaż. O, broń drzewcowa. Może on mogę mu ją dać. A nie mogę. A szkoda. Jezu, idźmy stąd. Dobra, idziemy dalej. Kurde. Jestem ciekaw, jak przejdę i zacznę... Nie, jak przejdę tą grę, to zacznę grać monkiem. O! Mnichem. Co chciałem na początku, ale jakoś barbarzyńca bardziej do mnie przemówił. Mój koksu. Przecież za wiele mam, co ja robię. Niosę zbyt wiele. Dla biedaków zostawiam. Nic. Dobra, idę stąd. O, pieniążki! Dobra, tutaj jeszcze nie byłem. Może tutaj gdzieś bliżej będę. Ten mod jest genialny. Nie mogę się doczekać, jak będę już miał tak ten rozwinięty, że będzie się lawa robić, tak jak na tych wszystkich filmikach promujących barbarzyńcę. Gincie! Co to? Ale dwuręczny, ja jakoś nie przepadam. Nie jestem fanem dwuręcznych. Nie wiem, jakoś tak. Może, nie wiem, później spróbuję jakoś zajawka zrobić. Choć miecz, bardziej wolałbym topór, to tylko barbarzyńcy mi pasuje. Bo miecz to bardziej dla rycerzy. O. Te muty. A, i po mutach. Odcinaj mi się. Genitalia. Jak traktuje się u was przestępców? Wszystkich nas. No nie chciałbym być na ich miejscu. Jezus, ale gdzie? Niech mi ktoś pomoże! Nawet nie wiem, gdzie ktoś krzyczał. Jezu. Przypomina mi się teraz ten, wyszła gra Władca Pierścieni Powrót Króla i właśnie tam w tej jaskini chodziło się w Frodo i walczyło z pająkami. No, tam się przypomniało, no tak na odskocznie powiedziałem. O, no i tak jeszcze wracając do tego maszyna, to powiem, kurde, kawał dobrej roboty Rockstar odwaliło, naprawdę. Jak ja widzę, jak fabułę i w ogóle tą akcję, to jest naprawdę aż no, dzisiaj chyba Rockstar jak gra. No nie mogłem się, powiem szczerze, oderwać od tego. Jak od samego początku akcja wciąga. Naprawdę. No mówię, no chciałem kupić, no ale po co mam marnować kasę i... No to mi nie pójdzie na kompie.
Dobra. Już powyżej 4 minut nagrywamy i myślę, że to już wystarczy. Nie będę was zanudzał już jakimiś pierdołami. No. Tutaj skończymy, a w następnym filmiku zobaczycie, co będzie dalej. No to zobaczymy. Tam nie wiem, co będzie dalej. Dobra, to ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Na razie. Pa, pa.